Cześć, witajcie! Ja nazywam się Beata i witam Was serdecznie na moim kanale. Moi drodzy, ja dzisiaj przychodzę do Was z filmem podsumowującym i trochę może opowiadającym Wam o poście Dąbrowskiej, co zapewne widzicie już w tytule. O poście oczyszczającym, o diecie owocowo-warzywnej, o poście warzywnym. Różne nazwy funkcjonują w internecie. Ja taki post przeprowadziłam. To był mój drugi raz, kiedy do takiego postu podchodziłam, dlatego mam też doświadczenie jakby z tego obecnego razu, ale również z poprzedniego, którym chciałam się z Wami podzielić. Dużo opinii krąży w internecie na temat tej diety sokowej czy postu sokowego właśnie dr Dąbrowskiej i ja bym chciała troszeczkę może rozwiać Wasze wątpliwości, ale też na moim przykładzie powiedzieć Wam, po co to robiłam, jakie miałam rezultaty i co mi to tak naprawdę dało i po co w ogóle się na to zdecydowałam. Słuchajcie, doktor Ewa Dąbrowska jest lekarzem chorób wewnętrznych i opracowała taką metodę właśnie postu, dobierając w taki sposób składniki, aby pozwolić naszemu organizmowi się oczyścić z wszystkich zalegających toksyn. Jest to post bardzo restrykcyjny, który trochę zmusza nasz organizm do korzystania z zapasów, które posiadamy i przez to pozbywamy się nadmiaru wody, a razem z tym nadmiarem wody pozbywamy się toksyn z organizmu. Celem postu jest po prostu poprawa trawienia, przyspieszenia metabolizmu, no i głównym jego celem jest właśnie pozbycie się wszystkich toksyn. Jak dobrze wiecie, jeżeli mamy toksyny w organizmie, to nasze organy mogą troszeczkę gorzej funkcjonować. Możemy być bardziej narażeni na różnego rodzaju infekcje, możemy mieć problemy żołądkowe, czy to też jakby inne choroby, które mogą się u nas pojawiać, a właśnie takie pozbywanie się toksyn czyści nasz organizm i pozwala mu funkcjonować w troszeczkę lepszy sposób. Doktor Ewa Dąbrowska też wspomina, że jakby poza poprawą jakby ogólnej kondycji naszego organizmu, poprawiła nam się też jakość snu, przez to, że wyczyszczamy jakby organizm z takich chorych komórek i dzięki temu lepiej nam się śpi. Dodatkowo ona też zaznacza, że zapobiega ta dieta czy ten post powstawaniu różnych chorób cywilizacyjnych, a przede wszystkim dla osób, które zmagają się z różnymi chorobami, takimi powiedziałabym bardziej żołądkowymi, jelitowymi, to jest jakby idealne rozwiązanie, bo po prostu czyścimy wtedy nasz organizm i te wszystkie choroby sobie po prostu odchodzą w zapomnienie. Jeżeli chodzi o takie główne zasady, to na poście spożywamy warzywa i owoce, natomiast w ograniczonej ich ilości. To znaczy, jeżeli chodzi o warzywa, spożywamy wszystkie warzywa, które chcemy, poza ziemniakami i batatami, czyli to są jedyne wyłączone z diety warzywa i również nie spożywamy strączków. Jeżeli chodzi o owoce, tutaj jest lista niestety troszeczkę bardziej ograniczona, bo możemy jeść jabłka, możemy jeść grejpfruty, cytryny i w śladowej ilości borówek bądź malin. I to jest tak naprawdę wszystko. Kaloryczność naszej diety dziennie nie powinna przekraczać 800 kalorii. Nie pijemy w tym czasie kawy, herbaty, oczywiście nie palimy papierosów, nie pijemy alkoholu ani żadnych innych używek. Jedyne rzeczy, które możemy pić poza wodą i świeżymi sokami czy kiszonkami, to są herbaty ziołowe, herbaty i napary ziołowe. Więc jak możecie sobie wyobrazić, jest to naprawdę bardzo restrykcyjna dieta, ale czy naprawdę jest tak restrykcyjna, że aż ciężko na niej wytrzymać? Słuchajcie, ja nie jestem osobą, która często korzysta z diet i powiem Wam bardzo szczerze, że tak naprawdę byłam tylko na kilku dietach w swoim życiu. To, co jakby głównie zawsze na tych dietach, na których byłam, mi się pojawiało, to takie właśnie, wiecie co, poczucie głodu, takie chęci na zachcianki, na jakby różne produkty. Będąc na tym poście, tego nie odczuwamy i powiem Wam, że to jest coś, co mnie najbardziej zaskoczyło, że jedząc 400 czy 600 kalorii dziennie, ja nie byłam w ogóle głodna. Jakby w ogóle. Co jest jeszcze ważne w tej diecie, to nie stosujemy tutaj żadnych olejów, żadnych, czyli jemy tak naprawdę warzywa albo ugotowane, albo surowe. Z owocami oczywiście to samo. Nie dodajemy olejów, żadnych nasion, żadnych orzechów i tak jak wcześniej wspominałam, żadnych owoców z tej grupy poza jabłkami i grejpfrutami. Także no, ta nasza lista produktowa jest trochę ograniczona. I tak jak już Wam mówiłam, ja 2 lata temu przeprowadziłam sobie taki post przez tydzień, natomiast wtedy zrobiłam to troszkę błędnie. To znaczy sam post wykonałam poprawnie, natomiast nie włożyłam sobie tutaj tej drugiej części postu, czyli wychodzenia z tego postu. W związku z czym ja się czułam po tym poście oczyszczona, natomiast zaraz po zakończeniu miałam, wiecie, tak mnóstwo zachcianek i po prostu tak rzuciłam się na wszystkie niedozwolone rzeczy, że tak naprawdę trochę ten post wydaje mi się, że poszedł, wiecie, w niepamięć. W tym roku, dokładnie miesiąc temu przeprowadziłam sobie takie oczyszczanie jeszcze raz, natomiast z zachowaniem tej zasady wychodzenia z postu, bo to jest, słuchajcie, bardzo istotne, że
poza tą częścią postu, czyli kiedy pościcie, czy kiedy macie tę taką część najbardziej oczyszczającą organizm, musicie dokładnie taką samą ilość czasu spędzić na wychodzeniu z postu. Zasady wychodzenia z postu są bardzo, bardzo proste. Na wychodzeniu z postu przez pierwszych kilka dni jecie tylko i owoce i warzywa, natomiast wszystkie, tak? Czyli możecie już jeść ziemniaki, możecie już jeść bataty, banany, wszystko, co nie było wcześniej dozwolone. Po kilku dniach wprowadzacie do diety orzechy i nasiona, po kolejnych kilku dniach wprowadzacie oleje. To wychodzenie z postu jest dalej dietą wegańską, co trzeba pamiętać, czyli dalej nie spożywacie nabiału ani mięsa. Spożywacie przez ten cały okres właśnie tylko i wyłącznie warzywa i owoce, natomiast stopniowo wprowadzacie kolejne produkty. Po kilku dniach tego wychodzenia z postu możecie już nawet spożywać pszenicę, czyli pieczywo, makarony, ryże i tak dalej. Także widzicie, brzmi to nawet tak, powiedziałabym, znośnie. I powiem Wam szczerze, dlaczego ja się w ogóle zdecydowałam na ten post. Dlatego, że zaraz po powrocie z wakacji czułam się taka, wiecie co... Wiecie takie uczucie, jak wracacie z wakacji? Ja byłam na wakacjach 3 tygodnie, jadłam bardzo niezdrowe jedzenie, więc po prostu czułam się sama ze sobą źle. Czułam, że mój metabolizm bardzo zwolnił. Czułam, że moja cera ma gorszą kondycję. No po prostu czułam się źle, czułam, że się nie wysypiam, że właśnie ta jakość mojego snu jest gorsza, więc postanowiłam skusić się na taki post. Wytrzymałam na nim tydzień, to znaczy moim założeniem było to, żeby wytrzymać na tym poście tydzień. To mi się udało i kolejny tydzień spędziłam na wychodzeniu z postu. Jeżeli chodzi o sam post, to jest to, powiedziałabym, no dość duże wyzwanie. Natomiast przez to, że ja to już przechodziłam kiedyś wcześniej, to jakby trochę wiedziałam, na co się przygotować. Jakby wiedziałam, jak te etapy będą wyglądać. Dlatego, że tak samo tym razem, jak i poprzednim, te skutki uboczne, które miałam, bo one będą się pojawiać, były takie same, więc ja trochę już byłam na nie przygotowana i trochę wiedziałam, czego się spodziewać. Więc chcę się z Wami z tym podzielić, że jeżeli zdecydujecie się na taki post, to będziecie jakby przygotowane na to, co może się wydarzyć. Po pierwsze to, że odstawiacie kawę, skutkuje tym, że jesteście jakby... Ja borykałam się z bardzo dużym bólem głowy. Ból głowy rzeczywiście znika po 3-4 dniach, natomiast mi nie do końca zniknął. I czym jest ten ból głowy? Ból głowy, który pojawia się na tym detoksie, wynika z tego, że kiedy nasz organizm się oczyszcza, to wpuszczane są toksyny do krwioobiegu, tak? Jakby te toksyny, które są uwalniane z naszego organizmu, wchodzą nam w krwioobieg i wtedy boli nas głowa. Więc naturalnym procesem jest to, że po około 3 dniach to przechodzi. Natomiast ja wydaje mi się, że jestem tak silnie uzależniona od kawy, że mi ten ból głowy nie przyszedł aż do 5 dnia i rzeczywiście no, nie było to zbyt komfortowe. Poza bólem głowy nie borykałam się z żadnymi, wiecie co, napadami głodu. To, co rzeczywiście czułam, to to, że czułam się troszeczkę bardziej taka otumaniona. To znaczy, nie uprawiałam sportu w tym okresie, bo wiedziałam, że jakby, wiecie, no jem 400 kalorii dziennie, więc no nie jest to za dużo. Natomiast jeżeli chodzi o takie myślenie i o w ogóle takie procesowanie rzeczy, to widziałam, że jest to dla mnie jakby wolniejsze, tak? Czyli wyglądało to mniej więcej tak, że ktoś do mnie coś mówił i ja po prostu potrzebowałam chwilę dłużej, żeby przetworzyć jakąś informację, no bo organizm jakby, wiecie, no nie miał za dużo energii, więc to też jest naturalne. To, co jest jakby bardzo szybko zauważalne, to to, że bardzo szybko gubicie kilogramy. To znaczy, ja gubiłam około pół kilo dziennie i przez cały ten czas trwania postu jakby pół kilo dziennie, codziennie jakby traciłam, więc po tygodniu miałam minus 3,5 kilo na wadze i to, co jakby też jest bardzo szybko zauważalne, to, że jakby czyścimy sobie wodę z organizmu, więc bardzo często oddajemy mocz. I to też nawet musicie się przygotować. Słuchajcie, ja po prostu sikałam non-stop. Po prostu naprawdę non-stop, nie wiem, z 50 razy dziennie. No po prostu nasz organizm się wtedy oczyszcza. Powiem Wam tak, jeżeli chodzi o w ogóle moje podejście do tej diety, no to ono nie było takie trudne, dlatego że wiecie, ja i tak jem, jakby nie jem mięsa, raczej unikam nabiału, więc moja dieta jest generalnie bardzo wegańska. W związku z tym, jakby przejście na jedzenie samych warzyw i owoców nie było dla mnie aż takie trudne. Myślę, że gorzej mają osoby, które wiecie, spożywają mięso czy nabiał, bo to musi być dla nich bardzo duży szok. Natomiast no nie zmienia to faktu, że wiecie, nie dawanie oleju do potraw, czy nie wiem, czy nasion, czy nie wiem, strączków, no jednak... jest problematyczne, natomiast uwierzcie mi, jest do przejścia. I teraz słuchajcie, ja mam kilka klipów, które nagrałam w trakcie, kiedy robiłam ten post. Chciałam Wam je pokazać. To będą klipy, które będą pokazywały to, jak się czułam, co gotowałam. Mam dla Was tam te 2-3 potrawy, żeby Wam pokazać, co sobie przygotowywałam, bo myślę, że są ciekawe. I uwierzcie mi, że na tym poście można jakby naprawdę bardzo fajne rzeczy sobie ugotować. Jedna koleżanka, która też przechodziła ten post, przeszła, była na nim 40 dni, więc jakby naprawdę wielki szacunek, powiedziała,
powiedziała mi, że wtedy się włącza tak kreatywność, że naprawdę ludzie tworzą mnóstwo przepisów na tym poście. Także pokażę Wam, jak to wyglądało, a na sam koniec jeszcze do Was wrócę, żeby Wam podsumować cały ten post. Pokażę Wam też mój codzienny starter, czyli tutaj mamy czystek parzony, gorąca woda z cytryną i z imbirem. No i mój świeżo wyciskany sok. Także tak wygląda moje śniadanko. Cześć kochani, drugi dzień poszczenia. Słuchajcie, idzie mi całkiem dobrze, to znaczy nie czuję jakiegoś wielkiego głodu ani... No w ogóle nie czuję się źle. Dzisiaj na śniadanie miałam bardzo podobny koktajl jak wczoraj, czyli szpinak, jabłko, cytryna, imbir i dodałam sobie tym razem kiwi. Na obiad dzisiaj zjadłam sobie ugotowanego po prostu kalafiora. Powiem Wam, że naprawdę miałam ochotę, więc zjadłam samego kalafiora. Było to pyszne. A na kolację ugotowałam sobie tutaj, przydusiłam sobie czerwoną kapustę z dodatkiem jabłka oraz cebulki. Nie wiem jeszcze, jak to będzie smakować. Mam nadzieję, że będzie wyborne i pyszne. Powiem Wam, że ja nie mam jakby problemów z tym jedzeniem, jeżeli chodzi o ich kwestie smakowe, bo to jedzenie jest dobre. Ja w ogóle naprawdę po tych wakacjach to miałam aż ochotę na takie, wiecie, nieprzetworzone produkty, więc jakby nie mam z tym żadnego problemu. Chyba największy problem z tym, że po prostu nie mogę napić się kawy, bo jednak trochę odczuwam tego braki. Natomiast słuchajcie, teraz zabieram się za przygotowanie potrawy na jutrzejszy lunch, bo będę szła do biura i chciałabym go zabrać ze sobą. Będę robiła lasagne z cukinii. Także już Wam pokazuję moje składniki. Buraki nie są do tego potrzebne. Więc na farsz potrzebujemy papryki, marchewki, pietruszki, selera naciowego, cebuli oraz czosnku i będziemy robili takie jakby plastry a la lasagne właśnie z cukinii. Także słuchajcie, zabieram się za pracę i chciałam Wam pokazać, bo uważam, że jest to bardzo ciekawy przepis i też bardzo zdrowy nawet dla osób, które niekoniecznie są na poście albo na diecie. Myślę, że może się komuś przydać. Słuchajcie, więc ja już sobie pokroiłam cebulkę, seler naciowy i paprykę w kostkę. Mam tutaj startą marchewkę z pietruszką i słuchajcie, nie wiem, czy to jest moja wyobraźnia, ale gdzieś widziałam ostatnio na TikToku, że jeżeli położy się mokry ręcznik papierowy i zacznie się kroić cebulę, to wtedy nie oczy nie łzawią. I powiem Wam, że właśnie pokroiłam tą cebulę, nie łzawią mi oczy, więc nie wiem, czy to jest, wiecie, siła mojej wyobraźni, czy to naprawdę jest dobry patent. Jeżeli tak, spróbujcie i dajcie mi znać, czy Wam wyszło, bo jeżeli tak, no to super opcja. Dobra, więc teraz będę to wszystko już sobie mieszała w garnku, także zapraszam Was na kolejne kroki mojej potrawy. Słuchajcie, wszystko mi się dusi. Muszę jeszcze tylko pokroić cukinię na plastry, dodać też trochę koncentratu pomidorowego do tej mojej mieszanki. Powiem Wam, że najtrudniejsze w tym gotowaniu jest to, żeby, wiecie, nie dodawać, jeżeli chodzi w ogóle o ten post, gotowanie na tym poście, nie dodawać żadnego tłuszczu. Gotujemy na wodzie, smażymy na wodzie, więc wiecie, to jest trudne, no bo człowiek jest przyzwyczajony do używania zawsze jakiegoś oleju. Także tutaj na tym poście nie używamy żadnych tłuszczy. Trzeba się po prostu pilnować. Co jest fajne, możemy używać wszystkie dowolne przyprawy. Tutaj nie jesteśmy w żaden sposób ograniczeni. Ja właśnie teraz mam zamiar sobie poprzyprawiać te moje warzywka, także poszaleję tam na pewno. I ten wywar sobie, wiecie, ten sosik sobie zostawimy tak trochę do podduszenia. Później jak mi się te warzywka podduszą, to tylko dodam koncentrat pomidorowy. Poczekam, aż mi ta woda wyparuje i będę układać placki. Thank you.
zobaczcie. O, to ona, wszystko tu jest mięciutkie. Pycha. Cześć kochani, tylko chcę Wam dać update, to jest mój czwarty dzień detoksu, powiem Wam, że czuję się naprawdę rewelacyjnie. Co więcej, waga spadła mi o 2 kilo, bo średnio jest tak, że gubię pół kilo na dzień. Oczywiście to nie jest tak, że te efekty z nami zostaną, jakby może trochę tej wagi jakby spadnie, ale to jakby nie o to chodzi w całym tym procesie oczyszczania, to chodzi o pozbycie się toksyn. Powiem Wam, że dobrze się czuję. Ja też mam porównanie do momentu, kiedy kiedyś robiłam sobie ten detoks i wtedy czułam się zdecydowanie gorzej. Borykam się z bólem głowy. Myślę, że jest to głównie odstawienie po prostu kofeiny, tak? Bo nie piję kawy w ogóle. Nie jestem głodna. Ani razu nie byłam głodna, jakby w ogóle nie czuję głodu. Oczywiście czuję to w takich momentach, wiecie, kiedy po prostu muszę zjeść, tak? Natomiast jeżeli zapijam wtedy, wiecie, wypijam szklankę wody, to w ogóle tego głodu nie czuję. Co więcej, cały czas czuję pragnienie, jakby cały czas chce mi się pić, co jest fajne, bo się bardzo, bardzo nawadniam. To też jest mega ważne w tym procesie, żeby się bardzo, bardzo nawadniać. Chciałam Wam tylko dzisiaj pokazać, bo właśnie sobie przygotowałam lunch do pracy i do biura. Więc na śniadanie mam tutaj takie smoothie, już chyba je widzieliście. Tutaj jest szpinak, jabłko, seler nacioły, widzę, że mi się już zważył. No, nic. Szpinak, seler naciowy, jabłko, cytryna. Tutaj mam ugotowaną czerwoną kapustę, też już Wam chyba pokazywałam. Tutaj spakowałam sobie, wiecie, jednego pomidora i kiełki z rzodkiewki, żeby sobie zjeść tak w formie przekąski. No i tutaj mam moją przepyszną, Jezu, nie widać, bo jest zaparowane, ale moją przepyszną lasagne z cukinii. Słuchajcie, ta lasagna to jest po prostu sztos, naprawdę. Ja to będę robić na pewno, jak już z tego detoksu wyjdę, bo to, ta potrawa jest po prostu genialna. Także serdecznie, serdecznie Wam polecam. Wpiszcie sobie przepis lasagna z cukinii, nie wiem, post Dąbrowskiej i na pewno znajdziecie ten przepis. No, pyszne to jest. Także dobra, zbieram się do pracy i odezwę się do Was już jutro, dać Wam znać, jak idzie mi dalej. Cześć kochani, dzisiaj mamy szósty dzień postu, diety, detoksu, czy jak to się tam nazywa. Powiem Wam szczerze, że wczoraj miałam najgorszy dzień, wczoraj miałam bardzo duży kryzys. Odkąd zaczęłam być w ogóle na tym detoksie, to ani razu, naprawdę, ani razu do wczoraj nie czułam głodu. Więc nawet to jedzenie, wiecie, 400 czy 600 kalorii dziennie było ok. Jakby nie przeszkadzało mi to, bo wiecie, te składniki są tak dobrane, że naprawdę Was organizm jakby bardzo szybko zaczyna się oczyszczać i nie czujecie głodu. Natomiast wczoraj cały dzień byłam głodna. Miałam jeszcze trening tenisa wieczorem i powiem Wam, że naprawdę jak grałam, to było ok, ale w przerwach, jak zaczynałam, wiecie, zbierać piłki, to po prostu burczało mi tak w brzuchu, że myślałam, że no nie wytrzymam. Ale nie poddałam się, także nie skusiłam się na nic do jedzenia, ani nie, no nie złamałam tego postu, także jestem z siebie bardzo dumna. Teraz właśnie przygotowuję sobie śniadanko. Robię sobie dzisiaj sok świeżo wyciskany z jabłka, selera naciowego i z grejpfruta. Powiem Wam, że tak mi się w ogóle marzył grejpfrut. Generalnie grejpfruty są, grejpfruty i jabłka są jedynymi owocami, które są dozwolone na tej diecie. Oczywiście w takiej liczbie, wiecie, jedno na dzień. Natomiast ja, odkąd rozpoczęłam ten post, nie miałam w domu grejpfrutów. Więc jadłam tylko te jabłka. Jak powiem Wam szczerze, że tak mi się po prostu marzył grejpfrut. Więc wczoraj kupiłam sobie chyba z 6. No, także dzisiaj mam zamiar, jeden wykorzystać właśnie do śniadania. Powiem Wam jeszcze, że jakby czuję się dobrze, bo to jest jakby ważne. Czuję się naprawdę dobrze na tym detoksie. Widzę poprawę, jeżeli chodzi o sen i to mnie na przykład bardzo zaskakuje, bo powiem Wam, że ja normalnie śpię około 7-8 godzin. I często mam bardzo duże problemy z wstawaniem rano. A teraz jest tak, że sama budzę się po 5-6 godzinach. To znaczy mój organizm się sam wybudza. I to nie jest tak, że jestem głodna, dlatego się budzę, bo jakby głodu nie czuję do późniejszych godzin. Natomiast po prostu jakoś tak jestem już zregenerowana, że chcę wstać. To nie jest tak, że od razu wstaję z tego łóżka, umówmy się. Natomiast nie mam problemu ze spaniem krócej niż 6 godzin i jakby potrafię cały dzień normalnie funkcjonować. Także to jest super. Jeszcze z takich minusów powiem Wam, że najbardziej odczuwam brak kawy. To jest coś, co mnie bardzo jakby no jest dla mnie bardzo trudne. Natomiast zamówiłam sobie kawę z cykorii. Ona powinna być już u mnie wczoraj. Jeszcze nie dotarła, także mam nadzieję, że już dzisiaj do mnie przyjdzie, bo słyszałam, że to jest bardzo dobry zamiennik i można go pić właśnie na detoksie. Także zabieram się za robienie śniadanka. Tutaj moje składniczki. Zabieram się zrobienie śniadanka. Z Wami się tylko przywitałam, żeby Wam powiedzieć, co u mnie, wszystko w porządku. Słuchajcie, jutro jest już tak naprawdę ostatni dzień postu.
po poście będzie 7 dni wychodzenia z tego postu. Czyli tak naprawdę ta dieta się bardzo nie zmieni, to znaczy zmieni się o tyle, że będę mogła w nią włączyć wszystkie owoce i warzywa, czyli będę już mogła jeść i ziemniaczki, i strączki, i jakieś tam banany itd., itd. Natomiast ta niska kaloryczność znów będzie utrzymana, dlatego że ta dieta powinna oscylować tak między 1000-1200 kalorii przez właśnie cały tydzień i dopiero po tym pierwszym tygodniu wychodzenia można delikatnie zwiększać kaloryczność i dodawać pozostałe składniki, takie jak na przykład nasiona czy oleje, czyli ten drugi tydzień, ten kolejny tydzień będzie też dość jakby dużym wyzwaniem. No ale słuchajcie, jak przeszłam przez post, to wierzę, że uda mi się przejść przez etap wychodzenia, także trzymajcie kciuki, ja odezwę się do Was jutro, żeby Wam podsumować mój post, no i powiedzieć, jak przygotowuję się do tego wychodzenia z postu. Więc już tylko podsumowując, mój dzień rozpoczynałam zawsze od szklanki wody, od wypicia na ciepło naparu z czystku oraz soku świeżo wyciskanego. Oczywiście możecie na śniadanie też sobie zjeść, nie wiem, pomidora, ogórka. Dla mnie akurat ta forma posiłku pierwszego, którym jest sok, była dużo lepsza. Jakoś próbowałam się przekonać, żeby wiecie co, jeść na przykład jakieś właśnie świeże warzywa na śniadanie, ale jakby totalnie mi się to nie sprawdzało, tylko te soki były super. Soki głównie robiłam ze szpinaku, z jabłka, z grejpfruta, z buraka, z marchewki, także różne kombinacje sobie tworzyłam. Jeżeli chodzi o obiad, to zawsze miałam jakiś ciepły posiłek i tutaj jakby zdanie, które mogę Wam polecić, to jest tak, na przykład pieczony kalafior, spaghetti z cukinii, oczywiście bez tłuszczu, w samych pomidorach. Ta lasagna z cukinii była naprawdę obłędna, naprawdę mówię Wam, obłędna. Co jeszcze? Ugotowałam sobie raz zupę ogórkową z kiszonych ogórków, krem z pomidorów robiłam, zrobiłam sobie taki kalafior w pomidorach a la troszkę jakby jajecznica, więc tych potraw naprawdę było dużo i naprawdę one mi bardzo smakowały. Jakby tutaj, jeżeli chodzi o walory smakowe, nie miałam żadnych jakby przeciwwskazań, bo ja bardzo lubię generalnie te warzywa, które mogłam jeść, i owoce, więc jakby nie miałam tutaj nic przeciwko. To, co jest na pewno bardzo trudne, to jest to, kiedy na przykład wychodzicie z domu, tak? Bo ile jesteście sobie jeszcze same w domu i nie macie żadnych pokus, to jest naprawdę okej. Dla mnie problematyczne było właśnie na przykład wychodzenie do pracy, bo widziałam ludzi jedzących, wiecie, raz byłam też na takim spotkaniu firmowym i mieliśmy zamawiany lunch, no to wiecie, ja byłam jedyną osobą, która musiała sobie kombinować, jadłam na lunch, wiecie, surową sałatę z pomidorem, bo nic innego dla mnie nie było, więc to są takie małe problematyczne kwestie. Też polecam Wam, jeżeli zdecydujecie się na taki post, zaplanujcie sobie trochę więcej wolnego czasu, to znaczy zróbcie sobie w takim okresie, kiedy naprawdę dużo się w Waszym życiu nie dzieje. Dlaczego? Dlatego, że to jest naprawdę bardzo obciążające, jakby do tego trzeba podejść jakby na poważnie, to znaczy trzeba się do tego przygotować przed postem. W trakcie postu trzeba naprawdę być bardzo restrykcyjnym, jeżeli chodzi o swoje wybory żywieniowe, ale też po zakończeniu postu ten okres wychodzenia nie można go lekceważyć, tak? Bo co sprawia, że zlekceważymy to wychodzenie z postu? Po prostu w 2 dni wszystkie kilogramy, które straciliście, do Was wrócą i wszystkie toksyny, które w Waszym organizmie były, one też powrócą, więc to trochę, słuchajcie, nie ma sensu, tak? No nie po to będziecie jakby ileś tam dni, 7 czy 40, bo maksymalna liczba dni, na której możecie być na takim poście, to jest właśnie 40 dni na rok. No nie po to jesteście, wiecie, na tym poście, nie po to się poświęcacie, żeby później to zaprzepaścić. Ja ten błąd popełniłam właśnie 2 lata temu. Teraz tego nie popełniłam. I teraz uwaga, co się dzieje po tym poście? Po pierwsze, jeżeli chodzi o wagę, to ja bym się tak mocno tutaj nie przywiązywała. Ja, wiecie, też nie mam nadwagi. Myślę, że osoby z taką znaczącą, widoczną nadwagą zauważą spadki kilogramów i są takie kilogramy, które im już nie wrócą. Natomiast w moim przypadku to było tak, że ja rzeczywiście straciłam te 3,5 kilo i ono gdzieś tam jakby, wiecie, sukcesywnie do mnie wracało. Natomiast poprawił mi się metabolizm, jakby po prostu to, wiecie, jest niebo o ziemię, jak bardzo poprawił mi się metabolizm. Zauważyłam bardzo pozytywne skutki, jeżeli chodzi o sen. W ogóle w czasie trwania postu, słuchajcie, ja się wybudzałam po 5-6 godzinach snu, wypoczęta jak nigdy. Naprawdę, nigdy nie byłam tak wypoczęta. Więc też to świadczyło o tym, że po prostu mój organizm się oczyścił, że jakby jest już tam dobrze, że on jakby nie potrzebuje, jakby nic mu tam nie zalega, wiecie. Dodatkowo widzę, że poprawia mi się bardzo cera i bardzo włosy, jakby, że w ogóle taki mam, wiecie, promienny look, naprawdę to widzę i zauważam, czuję się generalnie dużo lepiej, ja w ogóle w czasie trwania tego postu czułam się taka, wiecie co, wewnętrznie szczęśliwa, nie byłam zmęczona, co jest w ogóle absurdalne, bo wiecie, jecie 400 kalorii dziennie, a nie byłam zmęczona. Teraz też widzę, wiecie, minął już miesiąc od tego wszystkiego, że ja mam dużo więcej energii, mniej potrzebuję snu, szybciej się regeneruję na przykład po wysiłku fizycznym, także naprawdę czuję, że ten post na mnie bardzo podziałał.
Także oczywiście nie zachęcam nikogo, bo wiecie, ja nie jestem lekarzem. Pamiętajcie proszę o tym. Natomiast chciałam Wam po prostu powiedzieć o moim doświadczeniu. Wiem, że dużo osób na temat postu Dąbrowskiej czyta i jest nim zainteresowanych. Dlatego ja Wam też polecam jakby odwołanie się do lektur. Mam nadzieję, że mój filmik będzie jakąś taką inspiracją dla Was. Albo może niektórych niedowiarków przekona, że to rzeczywiście działa i nie jest takie straszne, jakby się wydawało. Kto wie? Także słuchajcie, to z mojej strony wszystko. Jeżeli mielibyście jakieś pytania do tego postu, to proszę zadawajcie mi tutaj w komentarzach, dlatego że ja, wiecie, trochę nie wiem, czego Wy nie wiecie, albo co chcielibyście wiedzieć na temat tego procesu, który przechodziłam. Także dajcie mi znać, jeżeli macie jakiekolwiek pytania. Ja z mojej strony chciałam Wam bardzo podziękować za dzisiejszy filmik i zaprosić Was już na kolejny. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa!